Witajcie, znaki powietrza, bliźnięta, waga i wodnik. Oto wasze czytanie na listopad 2022. Zobaczymy, co się dla was wydarzy w tym miesiącu. Wylosowałam już dla was kartę na energię ogólną i także runę. A teraz zobaczmy, co powiedzą wam kroniki Akaszy, jaką wiadomość mają dla znaków powietrza, bliźnięta, waga i wodnik. Dobrze, te dwie karty na pewno chcą tu być. Piękne karty, dobrze, zobaczymy. Aha, okej. Szybkie energie, tak jak u wszystkich grup na ten miesiąc, muszę powiedzieć, czy to jest tak? Poczuję, że... Dobrze. Tak, teraz chyba jest już okej. Tak. Najpierw, gdy zobaczyłam waszą kartę pierwszą i runę, to pomyślałam, wow, będzie ciężko w tym miesiącu, ale teraz dzięki kartom kronik Akaszy widzę, że tutaj będzie sposób, kilka sposobów na to, jak przejść przez tą transformację. Dobrze, zanim powiem więcej, to zastanówcie się nad pytaniem, na które można odpowiedzieć tak lub nie, bo na koniec tego filmu zapytamy aniołów o odpowiedź, ale to na końcu. A teraz połączę się z kartami i zobaczmy więcej szczegółów. Dobrze. Będziecie przechodzić przez transformację waszej strony cienia, znaki powietrza, dlatego będzie tak intensywnie i dlatego prowadzi was królowa cienia. Ona mówi o tym, że będziecie zdobywać wiedzę, będziecie stawiać czoła swoim kompleksom niepewności i uwaga na manipulacje. Listopad jest miesiącem lekcji życiowych dla wszystkich znaków zodiaku, teraz już to wiem, ale dla was najmocniej. Będziecie transformować swoje cienie. Królowa cienia trzyma światło w dłoni. I tutaj płynie z tym lekcja taka, że tam, gdzie są cienie, tam jest światło. Znajdź swoje wewnętrzne światło, aby przetransformować swoje wewnętrzne cienie. To jest to, co ja słyszę, przekaz dla was, tak? Zauważycie swoje kompleksy, lęki, niepewności. Zauważycie też manipulacje z zewnątrz. Niektórzy ludzie próbują manipulować wami na różne sposoby i czas już być obserwatorem. Medytować, medytacja bardzo wam pomoże, zwłaszcza w ocenianiu, czy ktoś próbuje was zmanipulować, czy nie. Medytacja też może wam pomóc integrować wewnętrzny cień. Na moim kanale jest taka medytacja pracy z wewnętrznym cieniem. Jeśli to z wami rezonuje, to zapraszam, może być niezwykle pomocna. Link będzie w opisie i na końcu filmu. I kroniki Akaszy mają dla was wskazówki. Aha, tak, teraz to czuję tak. Tak, to ma więcej sensu. Dziękuję, kroniki Akaszy. Ale najpierw, zanim kroniki, to zacznijmy od runy Durisas. Jest to runa połączona z bogiem nordyckim Thorem, nie tym z Marvela, ale jest to bóg błyskawicy, burzy, i to wskazuje na to, że do waszego życia nadchodzi jakaś burza, ale macie narzędzia do tego, żeby przetrwać tą burzę jak Thor, tak? Czyli po tej burzy, po tej transformacji, po przetrzymaniu burzy i integracji wewnętrznego cienia będziecie jak Thor. Będziecie
mistrzami burzy, mistrzami błyskawic i po tym miesiącu, kiedy nauczycie się i jak ogarniać te sprawy takie burzowe, wiecie, metaforycznie, to później już po prostu jesteście jak Thor, mocni, zawsze gotowi i jakieś takie życiowe burze już nigdy po tej transformacji nie będą was aż tak dotykać jak teraz, bo znajdziecie swoje wewnętrzne światło pośród cienia. Mamy tutaj piękną synchronizację w kartach Kroniki Akaszy. Są to karty zielone i pomarańczowe, tak? Łączą te kolory. Tylko jedna jest fioletowa i to jest coś, co już czas odrzucić, odpuścić ze swojego życia. Jest to karta fioletowa i fiolet mówi o swojego rodzaju mistrzostwie, więc będziecie starać się być mistrzem w odnajdywaniu wewnętrznego światła. A w jakim temacie? W temacie mentalności ofiary. Odzyskaj całą twoją siłę i umocnij się. Wielu z was ma w sobie zaprogramowaną mentalność ofiary. Wielu z was było skrzywdzonymi przez innych, przez życie, przez okoliczności. I to pogłębiło ten program, tak? I będziecie przechodzić przez takie rzeczy właśnie dlatego, że wasz wewnętrzny cień nie jest zintegrowany. Jesteście w tej mentalności ofiary, tak? I nie chodzi o to, że wyolbrzymiacie, że nic się nie dzieje i tylko płaczecie. To nie o to chodzi. Chodzi tutaj o wibracje. To, co wysyłasz, wraca do ciebie. Na razie wysyłasz cień z domieszką mentalności ofiary i w listopadzie będziesz się uczyć, jak wysyłać światło, mimo tego, że dookoła ciebie i w twoim życiu dzieje się coś, co wtłacza cię w mentalność ofiary, tak? Po tym miesiącu będziecie gotowi, jak Thor, prawda? To wy idziecie do burzy, nie burza do was, metaforycznie. Chodzi o to, że będziecie gotowi i będziecie wiedzieli, jak sobie poradzić z trudnymi sytuacjami i się nie rozsypać. Dlatego ten czas transformacji jest dla was bardzo ważny. Pozbądźcie się mentalności ofiary. I jak możecie to zrobić? Kroniki Akaszy dają nam w tym miesiącu bardzo dużo wskazówek, takich praktycznych dla wszystkich grup. Dziękujemy. Zacznijmy od pierwszej wskazówki, jest to wdzięczność. Karta numer 22, anielski numer, aniołowie was wspierają. Karta mówi, wdzięczność błogosławi twoje serce i czyni życie bezcennym, tak? Praktykujcie wdzięczność, kiedy tylko macie okazję. Skupcie swój umysł i swoją uwagę na tym, za co możecie być wdzięczni, za co jesteście wdzięczni, za piękne rzeczy w waszym życiu. Na moim kanale jest wiele filmów na temat wdzięczności, medytacja wdzięczności. To wszystko opiszę wam tutaj w opisie i dam linki na końcu, żebyście mogli ich używać, jeśli to do was przemówi. Ale tak, znaki powietrza, praktykujcie wdzięczność, bo to wam bardzo pomoże. A z wdzięcznością nadchodzi śmiech, prawda? Poczuj lekkość życia i otwórz się na śmiech. Znajdźcie coś, z czego możecie się śmiać, tak? To światło w ciemności to może być śmiech. Śmiech bardzo szybko przełącza nas na wyższe wibracje i wyciąga nas z tych niskich wibracji, więc śmiech może ci pomóc wyjść z mentalności ofiary. Jest z tobą w tym miesiącu też Archanioł Rafael, dodatkowy przewodnik oprócz Królowej Cienia. I Archanioł Rafael jest z wami. Mam medytację z energią Archanioła Rafaela na moim kanale. Jeśli to do was przemawia, to zapraszam na nią. Link będzie w opisie. Archanioł Rafael mówi, poproś o uzdrowienie i wróć do harmonii zdrowia i dobrego samopoczucia. Widzicie, udaje wam się ta transformacja poprzez śmiech i wdzięczność. Poproś o pomoc Archanioła Rafaela, Królową Cienia,
swojego przewodnika, jakiegoś innego, którego masz. Bądź wdzięczny, praktykuj wdzięczność i śmiej się, aby wyjść z mentalności ofiary, a stać się przyjacielem duszy. Bądź najlepszym partnerem i przyjacielem własnej duszy. I o to tutaj chodzi, tak? Po tej transformacji, po tych próbach cienia, tak, to będą próby cienia. Niektórzy z was będą przechodzić, bądź już przechodzą przez ciemną noc duszy, ale Archanioł Rafael mówi o tym, że uda wam się to wszystko przetransformować i uleczyć, tak? I zostaniecie swoim najlepszym przyjacielem. Na razie to nie jest czas dla was, żeby myśleć o tym, żeby manifestować innych ludzi czy zewnętrzne okoliczności, bo to jest czas, żebyście się zajęli sobą i żebyście zostali swoim najlepszym przyjacielem, bo bez tego stanu, poprzez pozostanie w mentalności ofiary, nie będziecie w stanie zaafirmować i zamanifestować niczego, tak? To jest bardzo ważny punkt w waszym życiu. Przejście z mentalności ofiary do przyjaciela duszy. Ponieważ przyjaciel duszy jest na wysokich wibracjach i on manifestuje wspaniale. Wow, piękna wiadomość. Znajdźcie światło w swoim cieniu. Znaki powietrza. A teraz zobaczymy, co powiedzą wam aniołowie. Odpowiedzą tak lub nie na jakiekolwiek pytanie macie. Mam nadzieję, że wymyśliliście swoje pytanie. Teraz skupcie się na nim. Pomyślcie, jak się czujecie. Weźcie głęboki wdech. Połączcie się z intuicją, z sercem. Poczujcie, która karta to wasza odpowiedź. I zobaczmy. Pierwsza karta to nie, a druga karta to tak. Dobrze, znaki powietrza. Jeśli to z wami rezonuje, to proszę, polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Instagramie, Facebooku, TikToku. Jestem wdzięczna za wasze obserwacje, lajki. To bardzo pomaga mi budować i rozwijać mój kanał. Dziękuję. A oprócz tego, dołączając do naszej społeczności, macie szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły macie na ekranie. Jeśli jednak nie chcecie czekać i macie ważne pytanie, które chcecie zadać już teraz, to możecie takie czytanie u mnie kupić. Zapraszam do kontaktu mailowego i tam skonsultujemy się co do tego, czego potrzebujesz. Będzie mi bardzo miło zrobić dla ciebie czytanie. Znaki powietrza. Bliźnięta, waga, wodnik. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.